Pod gruzami kamienicy w Katowicach po południu znaleziono zwłoki dwóch osób. To ofiary wybuchu gazu w budynku przy ulicy Bednoża w Szopienicach. 7 osób wyciągnięto spod gruzów, w tym 3 dzieci. W budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej, który się zawalił, w sumie miało przebywać 9 osób. Do potężnego wybuchu doszło po godzinie 8. Udało nam się dotrzeć do świadka, który jako jeden z pierwszych ruszył na pomoc i pomógł wyjść spod gruzów 3 osobom. Dla mnie to był szok z samym faktem wybuchu, bo usłyszałem wielki wybuch. Wyszliśmy zza rogu z kolegą i zobaczyliśmy kupę kurzu. Na początku nie było widać, co to jest. Czy to jest budynek, czy to był samochód, cokolwiek. Po chwili zobaczyłem po lewej stronie, że nie ma budynku, więc mnóstwo gruzów dookoła i tak dalej, więc zobaczyłem, co jest grane, czy to są jakieś ludzie, czy nie. Po chwili wyszedł mężczyzna, zachwawiony cały. Miał spalone włosy do połowy, więc rozumiem, że to był wybuch, był blisko tego wybuchu. Nie ma informacji, aby naruszona została konstrukcja sąsiednich domów, dlatego nie było potrzeby ewakuacji, ale siła wybuchu była ogromna. Dwie szkoły znajdujące się w pobliżu nie nadają się do użytku. Zostały uszkodzone budynki, okoliczne budynki. Najbardziej ucierpiał budynek, który się znajduje naprzeciwko, wokoło w budynkach. Na skutek wybuchu i ciśnienia wyleciały szyby w oknach. Po wybuchu na miejsce wysłano 8 zespołów ratownictwa medycznego. W prowadzonej ciągle od rana akcji ratowniczej nadal bierze udział prawie 200 strażaków. Na miejsce skierowany przewodnik psa służbowego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych. Natomiast na chwilę obecną potwierdzamy informację, że w budynku, do którego doszło do wybuchu, była zainstalowana instalacja gazowa służąca zarówno do ogrzewania tego budynku, jak również do gotowania. Na razie nie wiadomo, co dokładnie zainicjowało eksplozję gazu. Mimo że służby nie podejrzewają, że ktoś jeszcze może znajdować się pod gruzami, to na miejscu cały czas trwa akcja poszukiwawcza z udziałem psów.